co tak cicho? I wszyscy już siedzą na miejscach. Niesamowite. Jednak moja metoda chyba okazuje się skuteczna. Na początku zawsze staram się powiedzieć coś najciekawszego i każdemu szkoda tego nie słyszeć może. To prawda, co powiedział Mateusz. Życie nie znosi próżni. Jeżeli go nie zaplanujesz, inni zrobią to za ciebie. Tak może być właśnie z urlopem, jak słyszeliśmy, lub w ogóle z naszym czasem, który mamy do dyspozycji. Jeżeli go nie zaplanujemy, no to bardzo szybko inni to zrobią za nas. A w dzisiejszych czasach doszła jeszcze jedna opcja zaplanowana dla nas, której bardzo trudno się oprzeć, przynajmniej niektórym, przygotowana przez najtęższe umysły na świecie, które pracują nad tym, żeby pochwycić naszą uwagę. Ktoś myśli nad tym, jak dostarczyć na ekran naszego komputera lub telefonu coś najbardziej wciągającego i tworzy takie mechanizmy, żeby wyłapać to, co ogląda najwięcej ludzi, więc jak widzisz, że oglądało to kilkanaście milionów, no to coś w tym musi być. A więc najbardziej wciągające filmiki, gry komputerowe, które zabierają najcenniejszą rzecz, jaką mamy, czyli nasz czas. I mechanizm jest zawsze ten sam. Jeżeli nie zaplanujesz swojego życia, nie zaczniesz realizować planu, inni zrobią to chętnie za ciebie i ostatecznie nie będziesz z tego zadowolony. Mówiąc tak w drugiej osobie, liczby pojedynczej, mówię też oczywiście do siebie. Z pewnością z myślą o takich problemach Duch Święty pobudził Salomona do napisania następujących słów z Księgi Przysłów 28. Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem. Kto ściga ułudę, nasyci się nędzą. Jeżeli więc nie zaplanujesz swojego życia i nie zaczniesz realizować planu, czeka cię nędza na śniadanie, obiad, kolację. I to jest problem, który urasta do rangi największych problemów życiowych, polegającego na tym, że gdzieś tu obok jest możliwe zupełnie inne życie, życie, z którego byśmy byli bardzo zadowoleni, życie według Bożych zamiarów. I czasami brakuje tak bardzo niewiele, żeby na to życie się przełączyć. W przypadku chrześcijanina naprawdę niewiele. To jest trochę tak, jakby ktoś wybudował dom i urządził go, ale nadal mieszkał w starym, który nie nadaje się do mieszkania, bo w tym nowym wybiło bezpieczniki i nie wie, jak je włączyć. Poznaj, jak się włącza bezpieczniki i korzystaj z nowego domu, tak w przenośni. Dzisiejszy fragment listu do Rzymian, który poznamy, jest taką instrukcją, jak włączyć bezpieczniki, jak korzystać z nowych możliwości, które dał nam Chrystus, gdy zamieszkał w naszym życiu. Przeczytajmy pierwszą część. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą. Na czym polega przeszkoda, która powoduje, że nie korzystamy z nowych możliwości, jakie dał nam Jezus? Nie doświadczamy pełni życia. Przeszkodą jest to, że pewne prawdy, które zaczęły dotyczyć nas od momentu, gdy zaufaliśmy Chrystusowi, mogą swoją
wspaniałością uśpić naszą czujność. Właśnie ta prawda cytowana, nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce. Aha, całe moje życie to jedna wielka łaska Boża. On mnie prowadzi. Tak wspaniała zmiana nastąpiła w moim życiu. Łaska Boża. To prawda, ale jeżeli ta wiedza poprowadzi mnie w stronę beztroski i braku odpowiedniego zaangażowania, a w zasadzie wszystko już mam załatwione i to nie tylko na dziś, ale na całą wieczność. Wspaniale, ale jeżeli to poprowadzi mnie, ta świadomość w stronę beztroski i braku odpowiedniego zaangażowania, moje życie niestety pobiegnie w bardzo niechcianą stronę. Do stanu, gdy pewne rzeczy z dawnego życia, sprzed zaufania Chrystusowi, powrócą i będą mnie niszczyły. No bo czyż nie jest inną wielką prawdą to, że jeżeli otrzymaliśmy jakieś nowe możliwości, to otrzymaliśmy jednocześnie odpowiedzialność za właściwe z nich korzystanie. Jeżeli na przykład zaczęło cię być stać na szybki samochód, to jednocześnie masz odpowiedzialność za właściwe z niego korzystanie. Już nie mówiąc o motocyklu. Zatrzymuje cię policja za przekroczenie prędkości, a ty mówisz: przepraszam, panie władzu, no, ale to taki motocykl, pojemność 1000. A policjant na to: a to przepraszam, nie zauważyłem, że 1000 pojemności. Nie. Nowe możliwości oznaczają nową odpowiedzialność zawsze za ich używanie. Bo jeżeli nie, możesz łatwo zniszczyć swoje życie. Albo jak dostałeś, albo dostałaś telefon z pięknym ekranem i dostępem do sieci, to jednocześnie odpowiedzialność. Bo ten telefon i sieć mogą zniszczyć twoje życie, spowodować rzeczy bardzo niechciane. To ilustracje. Podobnie w duchowej dziedzinie życia. Dostaliśmy dostęp do Bożej łaski, już nie jesteśmy pod prawem. Bóg już nie patrzy na nas przez przykazania, jakie wypełniamy, bo wymagania prawa wypełnił za nas Jezus Chrystus, poniósł karę za nasze winy. Teraz Bóg może patrzeć na nas zupełnie inaczej. Tak zresztą jak bardzo chce patrzeć, okazywać łaskę. Stać go na to, bo Jezus Chrystus zapłacił. I teraz Bóg okazuje nam łaskę, Jego bezwarunkową, niczym przez nas niezasłużoną przychylność, niezależną zupełnie od tego, co robimy. I my to zrozumieliśmy, że nie musimy stawać się tam jacy nie potrafimy się stać, by zaskarbić Jego przychylność. Nie musimy zaskarbiać Jego przychylności, bo On jest dla nas przychylny. I jeszcze więcej, nie ma takiej rzeczy, która by to mogła zmienić, która mogłaby nam to zabrać. Za każdym razem, jak coś takiego do nas dociera, no to na pewno jesteśmy szczęśliwi. Czujemy się całkowicie bezpieczni co do naszego zbawienia, bo nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce. To jest tak, jak po wojnie następuje pokój. Pokój z Bogiem. Już nie ma się czego bać. Odnośnie naszego zbawienia,
I to może nas trochę uśpić. Tak, to prawda, że nastąpił pokój z Bogiem, ale nie z naszą starą naturą. Tu dalej toczy się wojna i to ostra wojna. Więc chodzi o to, żeby te wspaniałe prawdy nas nie uśpiły. Każdy, kto zaufał Chrystusowi, w kim obecność Chrystusa w jego sercu stała się autentyczna, otrzymał jednocześnie, otrzymaliśmy nową możliwość zwyciężania nad swymi złymi skłonnościami i jesteśmy za to odpowiedzialni. Potrzebujemy podjąć odpowiedzialność za swoje życie, mając te możliwości, bo jeżeli nie, przeczytajmy drugą część fragmentu. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch, bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Jaki jest skutek, jeżeli pozwolimy, by wspaniałość Bożych prawd uśpiła naszą czujność i poczucie odpowiedzialności? To jest tak jak z planowaniem. Jeżeli ty nie zaplanujesz, inni zrobią to za ciebie i wciągną ciebie w swoje plany. Jeżeli ty nie wybierzesz życia dla Boga, stara natura wybierze, czy zabierze je za ciebie. Jeżeli nie wybierzemy posłuszeństwa sprawiedliwości, jak tutaj czytaliśmy, stara natura wybierze za nas posłuszeństwo czemu? Grzechowi. Co to znaczy wybrać życie dla Boga? Co to znaczy być posłusznym? Czemu? I w jaki sposób? O tym za chwilę. Póki co trwa wojna. Nasza stara natura mocno ciągnie nas do złego i jest to wielka siła, potężna siła, która targa człowiekiem. To jest tak wielka siła, że jeżeli nie podejmiemy odpowiednich kroków z całą starannością, nie wygramy z nią. I jaki będzie dalszy skutek? No to już wiemy każdy z własnego doświadczenia. Na początku, po zaufaniu Chrystusowi, zawsze jest euforia, gdy człowiek uświadamia sobie, co zmieniło się w jego życiu, nowe możliwości, jakie otrzymał. I jest pełen nadziei. Jest to wielka radość, znam to z własnego doświadczenia, wy pewnie też. Ale jeżeli nie podejmiemy odpowiedniego działania, wkrótce dawne przyzwyczajenia znowu biorą górę, nadzieja słabnie, entuzjazm opada, taniec radości nieco zwalnia, bo okazuje się, że ta wolność, którą Chrystus nam dał, sama się nie stwarza, tak? Są z nią problemy. I człowiek powraca do pewnych przyzwyczajeń, które zniewalały go przed nawróceniem do Chrystusa. I ten stan dobrze opisuje ta fraza tutaj w wersie 16. Jesteście niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci. Do śmierci w znaczeniu utraty wspólnoty z Bogiem, utrata poczucia bliskości, powrót do poczucia dystansu. Bóg znowu staje się odległy. Człowiek nie doświadcza zaangażowania Boga w swoje życie. Nadzieja opada, entuzjazm znika.
I taniec radości zmienia się w szuranie nogami ze zwieszoną głową. Powracają stare przyzwyczajenia do alkoholu, nikotyny, innych używek, do wybuchu gniewu, użalania się nad sobą, ataków egoizmu, musi być po mojemu i parę innych rzeczy. Jak można inaczej? Jak chrześcijanin może korzystać z wolności? Jakie posłuszeństwo jest potrzebne, by wiodło do sprawiedliwości? Jak to jest nazwane tutaj w tym wersie 16? Cztery słowa w tym wersie. Jesteście niewolnikami posłuszeństwa sprawiedliwości. Jakie decyzje są potrzebne, by doświadczyć autentycznej wolności od dawnych przyzwyczajeń? Potrzebuję zdecydować, że będę niewolnikiem sprawiedliwości. Tak jak tutaj wspaniale Boże Słowo nas poucza. Co oznacza tutaj słowo niewolnik? Oznacza stopień zaangażowania. Gdy powiemy o kimś, że jest niewolnikiem swojego hobby, na przykład podróżowania, to co to oznacza? Że chciałby ciągle podróżować, że ma hopla na punkcie podróżowania, ciągle szuka okazji, gdzie by tu pojechać, jeszcze nie wrócił z poprzedniej podróży, już myśli o następnej, jest całkowicie temu oddany. Co to znaczy być niewolnikiem w tym znaczeniu, w którym tutaj jesteśmy instruowani, że mamy zostać niewolnikami sprawiedliwości? Wspaniały przykład z filmu Forrest Gump. Pytanie dla uważnych obserwatorów. Na jakim punkcie miał hopla baba przyjaciel Forresta Gumpa? Na punkcie krewetek. Co to znaczy, że miał hopla na punkcie krewetek? Dlaczego możemy powiedzieć o nim, że on był zniewolony wręcz tymi krewetkami, tak? Niewolnik krewetek. Co to oznaczało w praktyce? Ciągle mówił o krewetkach, marzył o krewetkach, planował krewetki, mówił przez sen o krewetkach, plany krótkoterminowe, dalekosiężne, docelowe. Miał hopla na punkcie krewetek. A co to znaczy być niewolnikiem sprawiedliwości? Oznacza, że jesteśmy temu całkowicie oddani. A więc na maksa zaangażowani. Tu dla Chrystusa, dla Jego spraw mamy hopla na punkcie oddania sprawom Chrystusa. I potrzebujemy podjąć taką decyzję. Jestem niewolnikiem sprawiedliwości. Mam hopla na punkcie spraw Chrystusa. Dlatego ciągle szukam okazji, czemu tu by jeszcze się oddać. Dlaczego aż tak? Bo życie nie znosi próżni, a to inne, co się wciska, to nie jest jakaś banalna sprawa. To jest ogromna siła, która ma ogromną zdolność zniewalania człowieka. Więc jeżeli nie skorzystamy z wolności w sposób radykalny, jeśli nie staniemy się wręcz niewolnikami sprawiedliwości, na tym wysokim stopniu oddania, na bank wciśnie się coś innego, bo życie nie znosi próżni.
Więc jeżeli nie ma w nas pasji dla Jezusa, to jaką mamy szansę na wygranie ze starą naturą? Stajemy się łatwym łupem swoich namiętności. To, że Chrystus uczynił nas wolnymi, nie załatwia sprawy, to dopiero możliwość. Wolny człowiek potrzebuje jeszcze wziąć odpowiedzialność za swoją wolność, musi podjąć inicjatywę i Boża mądrość nam dokładnie wskazuje, jak skorzystać z tej wolności, bądź niewolnikiem sprawiedliwości. Oddaj się na całego sprawom Chrystusa. Poszukaj, czemu tu jeszcze można być oddanym? Jeżeli ktoś ma hopla na punkcie podróżowania, jego umysł jest nastawiony na ciągłe poszukiwanie, co by tu jeszcze zaplanować, gdzie jedziemy, co można jeszcze zrobić. Podczas jednego ze ślubów w naszej wspólnocie mieliśmy okazję poznać rodzinę państwa młodych z którejś tam strony i okazało się, że niektórzy są wytrawnymi podróżnikami. Stanowią grono kilkunastu osób, które tworzą właśnie taką drużynę, zespół i poszukują najwspanialszych podróżniczo miejsc na ziemi. Gdy są na jednej wyprawie, to już planują następną. Postarali się każdy z nich o takie ustawienie spraw utrzymania swojej pracy, swoich firm, by to było możliwe. I okazało się, że się da 4 razy w roku zrobić wielką wyprawę, nie krótką. Gdy słuchałem tych opowieści, które, jak się domyślacie, były przekazywane z pasją, jeszcze nie zaczęliśmy rozmowy, a już połowę wiedziałem. Byłem pod wielkim wrażeniem pasji. Pasji do podróżowania. Co to znaczy być niewolnikiem w tym znaczeniu? Co to znaczy mieć pasję do czegoś? Czy macie niedosyt jeszcze przykładów? To rozejrzyjcie się wokół, tutaj w naszej wspólnocie. Jest paru ludzi z pasją. Pewnie kilka rzeczy wam się wyświetli. Kogo mam na myśli? To jest właśnie to, o czym dzisiaj czytamy w Bożym Słowie. Chcąc skutecznie zwyciężać nad starą naturą, trzeba przeciwstawić jej godnego przeciwnika. I na pewno nie będzie to jakiś mało znaczący dodatek do naszego życia. Potrzebna jest, tak, pasja dla Chrystusa. Nazywana tu wręcz byciem niewolnikiem, niewolnikiem sprawiedliwości. To jest ktoś, kto ciągle poszukuje, gdzie tu jeszcze można być oddanym, w czym, jak. O, w tej dziedzinie jeszcze tam mógłbym więcej z siebie dać. Chcę. Gra idzie o dosyć wysoką stawkę. Bo to, na ile doświadczę wolności jako uczeń Chrystusa, również od dawnych przyzwyczajeń te sprawy są ze sobą powiązane. Tak, od używek, od chciwości, od wybuchu gniewu, od niemoralności, od głupoty. Tak, można tego zwycięstwa doświadczać. I właśnie Słowo Boże pokazało nam drogę. Ale czy to jest naprawdę realne? Czy to jest dla nas? Czy to w ogóle jest możliwe? Zachętą niech będą słowa z ostatniej części tego dzisiejszego odcinka Listu do Rzymian. Przeczytajmy jeszcze wersy 17-18. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano,
a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Czy to jest realne? A może to są jakieś teoretyczne rozważania jakiegoś tam Pawła? Czy to jest realne? Tak, tego właśnie doświadczyli chrześcijanie w Rzymie, w niebagatelnej wspólnocie, tak, w centrum świata. Do nich właśnie Paweł pisze ten list i to jest możliwe. Oni są przykładem. Oni to wszystko przeżyli. Najpierw byli, tak jak tutaj czytamy, niewolnikami grzechu, jak każdy, kto nie zaufał Chrystusowi, ale gdy dali posłuch nauce, a więc gdy otworzyli swoje serce dla Chrystusa i On wszedł, co się wtedy z nimi stało? Dalej w wersie 17. Zostali uwolnieni od grzechu. I co dalej? Koniec, kropka? Nie. I wtedy to wspaniałe zdanie. Oddaliście się na końcu. Oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Nie zadowolili się zachwycaniem się tymi wielkimi Bożymi darami, jakie otrzymali, poczuli się odpowiedzialni za te nowe możliwości i dokonali zdecydowanego wyboru, że będą niewolnikami sprawiedliwości. Bo zrozumieli, że sprawa jest tak trudna, że musi rozgrywać się na najwyższym stopniu trudności. Są tylko dwie opcje. Albo jesteś niewolnikiem grzechu, albo niewolnikiem sprawiedliwości. Ale zwróćmy też jeszcze uwagę na to, jak ta decyzja musi być podjęta. W środku 17 wersu jest właśnie to coś. W jaki sposób daliście, jak? Z serca posłuch nakazom tej nauki. To znaczy z całego serca, całkowicie. Jak doświadczyć wolności od rzeczy, które zwykły ludzi zniewalać? Potrzebujemy być oddani Bogu Chrystusowi z całego serca. Trzeba być niewolnikiem sprawiedliwości. Z całego serca dać posłuch. Trzeba poszukiwać. W czym tu jeszcze mógłbym być bardziej oddany w sprawie Chrystusa? Bo życie nie znosi próżni. Jak nie oddamy się temu w ten sposób, będziemy musieli oddać się czemuś innemu. W takim razie pozostaje nam tylko jedno pytanie, jakiś jeden niedosyt. Pewnie go odczuwacie. Gdzie szukać okazji do oddania? Tak jak ci podróżnicy, no to gdzie jeszcze pojedziemy? A tam jeszcze nie skakaliśmy ze spadochronami do tej dziury w ziemi czy coś innego. Tak tutaj. Gdzie są te okazje do oddania, które Bóg ma dla mnie? No i tutaj oczywiście wyświetla się cała wyliczanka. Najpierw osobista więź z Bogiem, osobisty czas na poznawanie Bożego Słowa, udział w małej grupie, udział w dużych wydarzeniach. To wszystko jest pierwszy priorytet, tak? To wszystko jest Bóg. Poznawanie Boga. No, później parę rzeczy takich, które potrzebujemy w życiu załatwiać, być odpowiedzialnymi w różnych sprawach, a na końcu priorytetów jest jeszcze to moje zaangażowanie w osobistą służbę, tak? Chrześcijanin po to zna priorytety, nie żeby pokazać, że już nie ma czasu dla służby dla Boga, tylko właśnie, że chce to wszystko ustawić w równowadze. Więc osobista służba. A tu na pierwsze miejsce co się wysuwa? Co byście zaproponowali? Robienie kawy? To na drugim miejscu, tak? Bardzo ważna kawa. Ale jest coś na pierwszym? Docierać z Ewangelią do otoczenia. To jest takie uniwersalne powołanie wszystkich chrześcijan. Po prostu mówić ludziom o Chrystusie.
Skoro ma to być pasja, no to jak sobie wyobrazicie siebie pasjonatami przekazywania innym ludziom Ewangelii? Czyż te rzeczy nie sprawią, że będziemy trochę crazy na punkcie mówienia o Chrystusie, jak się czasem słyszy o kimś, w kim jest entuzjazm, ona czy on, on wszystkim naokoło mówi o Chrystusie. Ja wtedy zawsze bym powiedział z całą delikatnością, tak? Bo delikatność, zrozumienie drugiego człowieka jest potrzebne, ale delikatność też może być pełna pasji. Tak więc Duchu Święty wypełni mnie i do dzieła. Jak crazy, to crazy. Dalej różne zaangażowania z innymi chrześcijanami w naszej wspólnocie, różne wspaniałe służby. Jak widzę, jak niektórzy z was są crazy na punkcie zaangażowania tutaj w naszej wspólnocie, dostaję tylko wiadomości, ciągle mi telefon, ding, ding, na WhatsAppie, taka grupa, siaka, to się dzieje, tam jadą, to robią, to przenoszą, to sprzątają, tam się wybierają. Nie dotyczy to tylko jednej sfery, to wszystko, co powiedziałem. Finansów. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, tak? Twój, nie mówimy o tych rzeczach. Jak ktoś ma szmergla na punkcie fotografii, czy driftu, czy podróży po świecie, to przecież nie ma to żadnego związku z finansami, prawda? Przecież nie będzie sobie psuł swojej pasji jakimiś tam pieniędzmi, nie pasują. Ale przecież każdy z nas wie, każdy pasjonat wie, że granicą jego pasji są zawsze pieniądze, na ile go będzie stać. I wie, każdy pasjonat wie, że jak nie rozwiąże tej sprawy, to jeszcze nie wyszedł z Matrixa. I często to patrzenie na materię w kontekście pasji jest bardzo dalekosiężne. Potrafimy bardzo daleko planować, starać się i tak wszystko ustawiamy w naszym działaniu, żeby na to było. A pasja dla Chrystusa? Ale Bóg pokazał nam tą dziedzinę dzisiaj z zupełnie innej strony. Na chwilę zapomnijmy o materii jako potrzebach do zaspokojenia. Okazuje się, patrząc przez pryzmat dzisiejszego przesłania, to każdy z nas potrzebuje osobiście tego oddania. Największą potrzebą w dziedzinie finansów jest moja potrzeba bycia zaangażowanym. To ja odniosę największą korzyść. Ja tego najbardziej potrzebuję. Dlaczego? Bo życie nie znosi próżni. Jeżeli nie zaangażuję i tutaj swojego oddania z pasją, to moja stara natura na pewno się tu wepchnie ze swoimi propozycjami i pociągnie mnie w bardzo nieciekawą stronę w tej dziedzinie, która nie będzie mi się podobała. Nie będzie mi się ta dziedzina życia podobała kiedyś, jeżeli nie skorzystam z Bożych rozwiązań. Potrzebne jest zaangażowanie z pasją również tutaj. Dlaczego? Bo ja tego najbardziej potrzebuję. Bo życie nie znosi próżni i sposobem na zwycięstwo nad tym przeciwnikiem jest oddanie Chrystusowi i Jego sprawom. I to z pasją. I to wszystko ma związek, stanowi pewną całość, ma związek z tym naszym zwyciężaniem, z doświadczaniem zwycięstwa nad dyktaturą naszej starej natury. Również nad takimi rzeczami, przyzwyczajeniami jak używki, chciwość, gniew, niemoralność, ataki egoizmu,
Życie nie znosi próżni. I najtrudniej mają ci, którzy oddają Bogu resztki swojego życia. A okazji jest wiele. Kto szuka, znajdzie. Ale jest to coś bardzo osobistego między każdym z nas a Bogiem. To tam gdzieś się toczy w sercu każdego z nas, bo to przecież Jemu masz być oddany, oddana z serca, jak czytaliśmy, z całego serca. To się rozgrywa w twoim sercu. Więc możesz osobiście zapytać Boga teraz, co mam czynić, Panie? Chciałbym. Jak crazy, to crazy. Może bolejesz nad tym, że powracasz do niektórych dawnych przyzwyczajeń. Może płaczesz w ukryciu i tęsknisz za radością i tym tańcem szczęścia, jak zaraz po nawróceniu. Mądrość Boża daje rozwiązanie. Życie nie znosi próżni. Wykorzystaj tą wolność, którą otrzymałaś dzięki Chrystusowi w stopniu bycia niewolnikiem sprawiedliwości, oddania z pasją. I ostatnie pytanie, króciutkie. Co należy do najlepszych wypełniaczy próżni w życiu chrześcijanina? O jednym nie wspomniałem, rezerwując to na ostatnie słowa tej prezentacji. Jaka pasja? Nad czym głowienie się? Co uczynić przedmiotem planowania? I to was zaskoczę. Jak budować ludzi na uczniów Chrystusa? Bardzo dobry wypełniacz próżni prowadzi do najbardziej upragnionych rezultatów, do największej satysfakcji. Teraz chwila ciszy, żebyśmy mogli nad tym pomyśleć trochę.